Dobrze, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się, to jest drugi już odcinek, krok po kroku, PowerCraft. Zrobimy parę fabryk i takich różnych rzeczy, porozmawiamy o pewnych aspektach PowerCrafta. No i w zasadzie to jest druga i ostatnia część, bo cóż, no, to jest wszystko zależy, ja w zasadzie w pierwszym odcinku już przedstawiłem wszystko, co było wam niezbędne. I w tej chwili to zależy od was, co wy z tą wiedzą zrobicie, co stworzycie i tak dalej. No mimo wszystko za chwilę zobaczycie w przyspieszonym tempie, jak stworzyłem Mob Grinder. Potem sobie trochę o nim porozmawiamy i tak dalej, i tak dalej. Czyli stworzymy samowystarczalną fabrykę drewna, kobla i zboża. Więc zapraszam serdecznie. Acreditamos num cavaiacaba. Isso está dentro dos nossos planos. Depois de tanto tempo nesse mar, pra naufragar do seu lado, mas no céu. Onde começou, eu não fui.
No więc dobrze, jak widać już jesteśmy na powierzchni. Skończyłem budowę mob grindera. No jeszcze może wspomnę raz jeszcze, że no zejdźmy na dół. Mobki sobie tutaj się spawnują w kompletnych ciemnościach. Odległość jest powyżej 24 kratek. Tak, żeby się mogły, czy tam 20, już dokładnie nie pamiętam, 20 albo 24 kratki. No i tutaj sobie podskakują, sobie łażą, jak ktoś wpadnie na Convention Belt, zostaje przetransportowany do komory duszącej, tutaj jest duszony. Potem wypadają itemy, które są transportowane dalej windą na górę. Dobra. Gdzie ta nasza dziura? Tutaj. O, jakiś lag. Niemiły. Dobra. Wychodzimy. Teraz ważną rzeczą jest, żeby te itemy jakoś pogrupować, prawda? Więc tak. Musimy mieć jeszcze w takim razie... To nam się na razie nie przyda, tylko chest nam się przyda. Dobrze. Mam, jak widać, w podręcznym ekwipunku wszystkie możliwe itemy, które uzyskamy w Mob Grinderze, czyli kości, zgniłe mięso, siarkę, sznurki, strzały. Nas najbardziej interesują kości, ponieważ będziemy je wykorzystywać do naszej farmy automatycznej, którą też zaraz pokażę, jak stworzyć. Więc generalnie rzecz biorąc, najpierw sobie to może pogrupujmy jakoś. Powiedzmy, że z tej strony farma automatyczna będzie tu, czyli niech o, w tym miejscu niech będzie na kości. Obok niech będzie na przykład na zgniłe mięso. Po drugiej stronie niech będzie na siarkę i na siarka, stringi, o stringi, o, ciekawie brzmi w takim ułożeniu, i na wprost niech będą strzały. Dobra, teraz wykorzystamy Convention Item Separator, czyli teraz tak. Dobra, i klikamy prawym, na lewo miały pójść kości, na prawo miało pójść zgniłe mięso. Dobrze, idziemy dalej, teraz tutaj, na lewo miała pójść siarka, na prawo miały pójść sznureczki. I reszta ma pójść prosto, a więc prosto pójdą strzały. Tutaj jedną włożymy. Dobra. Teraz to połączmy. Hop, hop, hop. Ciach. 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 Dobrze. I to by było w zasadzie na tyle. Teraz warto by było zrobić coś takiego, że tak, sunrise, tutaj zatkać tą dziurę czymś, na przykład tym. Dobra. I zrobić, żeby było ciemno tam na dole, czyli w zasadzie to jeszcze nie zatkać, tylko muszę tam te wszystkie... jakiś brzydki ten. Dobra. O, hopa, 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 hopa. Ja tam chcę trafić, tylko to... O, udało się. Dobra. Trzeba pozbierać wszystkie pochodnie, żeby tu było ciemno. Mhm. No, hop. Jak widać, wszystko działa na przykładzie pochodni. Pewnie tam zaraz wyskoczy i poleci sobie do... Tam gdzie powinny być strzały. Ale zaraz wyjdziemy na górę i zobaczymy to. Ale najpierw trzeba tutaj to wszystko zrobić ciemno, żeby było. Ciach, ciach, ciach. Tach, tach, tach. Pach, pach, pach. I tam chyba ja też jeszcze wsadziłem niepotrzebnie. O kurczę, o kurczę. Dobra, jeszcze raz najwyżej. Creative Mod Rain Off. Dobra. I co? No i wpadła nasza. Oczywiście.
Dobra, zaraz poprawimy. Tam woda się wylała. W takim razie będziemy potrzebować jeszcze item elevator. Został zniszczony. No ej, no przecież shift wciskam. Hop, dobra, woda zatkana. Ej, nie. Oj, wciągnęło mnie. To jest ten ból i ta nadzieja. Dobra. Jeszcze jedno podejście. No teraz już musi się udać. Tylko teraz ja tam nie wejdę znowu. O Boże. Życie. Dobra, zatkane. Hop. Dobra. Zrobione. Teraz tylko trzeba tam ostatnią pochodnię zniszczyć i będzie dobrze. Dobra. Idziemy. Dobra. Ostatnia pochodnia. Tam trochę jasno jest, ale to trudno. Tutaj jeszcze jedna została, widzę. Dobra. Nie no, względnie raczej się powinny, sądzę, spawnować bezproblemowo. Nie jest aż tak znowu. Nie jest aż tak znowu bardzo. O, zatkane. Dobra. Teraz robimy test. Czyli trzeba włączyć normal. Done. Back to. I poczekamy, czy coś będzie wypadać. Ja tutaj sobie stanę. Nagram to wszystko i potem wam odtworzę w przybliżonym tempie. Więc za chwilę się znowu spotykamy. No więc dobrze, jak było widać, mnie się udało na razie, wam sądzę, że też się uda, zrobić mob grinder, który jak widać działa. Tutaj mamy 9 na razie, 7 tych, no nie jest tego za dużo, aczkolwiek jeżeli podłączycie i zostawicie na jakiś czas, no to na pewno będzie tych itemów więcej, tym bardziej, że warto po prostu go rozbudować. Mój miał wymiary 26 na 25 kratek, a można przecież zrobić sobie, jak ktoś ma tyle siły i samozaparcia, dwa razy większy, a z dwa razy większego będzie dużo więcej itemów. Poza tym, kolejna ważna sprawa, warto zadbać o to, żeby naokoło we wszystkich jaskiniach wszystkie jaskinie były porozświetlane, ponieważ określona liczba potworów się generuje na jeden chunk. Jeżeli gdzieś są jakieś jaskinie w pobliżu naszego chunka, w którym mamy mob grinder, to jeżeli nie jest rozświetlone, to wtedy w tych miejscach rozpałnią się mobki, w związku z czym tracimy potencjalne cenne itemy. Tak więc warto te jaskinie wyszukać i rozświetlić. Dobra, dlatego powiedzmy, że to jest w tej chwili minimalny poziom wydajności. Już mniej się chyba nie da, więc na pewno co najmniej tyle będzie wam tych itemów wypadać. Dobrze, teraz zajmijmy się, bo jak już wspominałem, żeby była pełna automatyzacja, potrzebujemy... O, pierwszy pajączek wreszcie. Teraz trzeba stąd wypuścić itemy, aby potem dotarły do naszej produkcji drzewek. I w związku z tym
żebyśmy mieli na przykład drewno, prawda, albo zboże. Więc po pierwsze musimy ustawić tutaj item ejection belt. O. W ten sposób. Dobrze. O, tak. I teraz z drugiej strony należy postawić automatic workbench, o którym już kiedyś wspominaliśmy, ale nie w tę stronę, tylko w tę stronę. Co w nim się będzie działo? Otóż bierzemy jakąś jedną kostkę, albo może nawet sobie wezmę stąd kości zostały rzucone. Alea i acta est, jak mawiał Cezary. Klikamy prawym przyciskiem, wkładamy kość i mamy 3 bonmile. Dobra, teraz jak już te 3 bonmile będziemy mieć, to musimy je doprowadzić po prostu do naszej maszynki. Czyli najpierw musimy ją oczywiście zbudować i tym się właśnie teraz zajmę. Więc znowu widzimy się po krótkiej przerwie. No więc dobrze, żeby zrozumieć, jak podzielić nasze itemy, tak żeby do jednego i drugiego blok dispensera były dostarczane, należy jeszcze wspomnieć o jednej właściwości item separator belt. Jak widać, w lewą stronę ustawiliśmy jednego saplinga i w drugą stronę jednego saplinga. Rzućmy teraz stack. Czyli 64 sztuki. Jak widać, się rozdzieliły. I zobaczmy. 32 sztuki i 32 sztuki. Czyli tak jak chcieliśmy.
To jest bardzo przydatne. Można to zrobić też inaczej, oczywiście. Zaraz zaprezentuję. Bo można by było na przykład tutaj dołożyć jeszcze jedną. I teraz zobaczymy, jak się podzieli. Niech wypadną. I teraz zobaczmy, ile jest. 21 i 43. Czyli w stosunku 2 do 1. Tutaj dwa razy więcej niż tu. Czyli można też w ten sposób regulować, ile itemów ma pójść w którą stronę. Jest to bardzo przydatne w tym, co teraz chcemy zrobić. Ponieważ tak, teraz postawimy tutaj item separator. Tylko jak to zrobić, żeby się nie orobić, jak to mówią. O, w ten sposób zrobimy. Teraz tak i tak. I teraz tak. Bierzemy mączkę kostną. Ileś tam dwie sztuki nam są potrzebne. Klikamy prawym przyciskiem. Jedną dajemy na lewo, jedną dajemy na prawo. I kładziemy conveyor belt. Tak. I tak. I tutaj też. Tak. I gdzieś tutaj będzie drugi dispenser, który zaraz postawię, bo od razu też zrobię i drugą tą. I od razu też przypominam, że aby zablokować działanie block harvestera, trzeba postawić obsidian. Ale jeżeli ktoś po prostu nie oglądał pierwszej części, ponieważ jeszcze raz powtórzę, jeżeli nie powtarzałem, no to po raz pierwszy to powiem, że w pierwszej części poradnika zawarłem wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tego moda. Tak więc zarazem obejrzycie drugą część i zarazem ostatnią, czyli tą, co teraz oglądacie, to powinniście się najpierw zaznajomić z oczywiście wstępem. Dobra. Tutaj będzie coś takiego. Tu mi w takim razie jeszcze jest potrzebne do użyźniania gleby. Drewniane na przykład. Dobra, jakieś nasionka. Nasionka. Są nasionka. Dobra, tak żeby nowy dzień wstał, bo mnie tu zaraz mobki zabiją. Dobra. No i żeby nie stawiać 10 tysięcy obsydianów, no to postawię po prostu w drugą stronę. Block harvester. O, w ten sposób. Dobra. To można zniszczyć brutalnie. Teraz mi potrzebny dirt. Tutaj zatkać. I tutaj to. Dobra. Teraz stąd muszą iść tam. I wszystko będzie składowane teraz tak. Albo nie tak zrobimy. Dobra. I tu jedną. I tu drugą. Dobra. Potem będziemy wybierać itemy. Ale to na sam koniec filmu. Dobrze, czyli to już jest w zasadzie, tylko tutaj trzeba jeszcze podłączyć redstone'em, ale to już zrobię bez nagrywania, bo wiadomo o co chodzi, więc no, do zobaczenia za chwilę. No więc dobrze, przed nami wielka próba generalna. Zobaczmy, jak tam stan naszych itemów. 31, 35, 33, dwa sznureczki, co niewątpliwie wskazuje na to, że gdzieś jest jakaś jaskinia, w której się zrespawnowały pająki, dlatego teraz już się nie respią nowe. Musiałbym to wszystko podoświetlać, w ogóle najpierw znaleźć taką jaskinię w tej okolicy. Dobrze, teraz wielka próba generalna. Tutaj jest nastawiony na creative, wyłączony. Tu jest ustawiony na 20 sekund. Co 20 sekund będzie wypuszczany stack kości. No jak nie będzie pełny, to po prostu niepełny. Tutaj jest ustawione na 2 sekundy produkcja, co 2 sekundy naszego, to się nazywa, no, drewna, a tutaj też co 2 sekundy produkcja zboża. Zobaczmy, czy nam wszystko się podzieli elegancko. Tutaj mamy kość, dobra,
wypuśćmy stack. Dobra, poczekajmy chwilę czasu. Dobra, niech się przełączy. No, 20 sekund musi upłynąć. Dobra, o, proszę bardzo. I coś się popsuło. Na lewo bone meal i na prawo bone meal. Dlaczego się nie podzieliło? Aż nam drzewo z rażenia wyrosło. O, teraz się podzieliło. Jak widać, jakiś bug był, ponieważ było za dużo napakowane. Tak. W tym momencie nie ma możliwości, żeby się ten bug od tej pory powtórzył. Dlaczego? Dlatego, że nigdy tutaj nie będzie tyle itemów, żeby nabić ponad stack. Ponieważ co 20 sekund wypuszcza i ja sądzę, że w ciągu 20 sekund tutaj może na maksymalnie dwie, no do 10 kości, czyli 30 sztuk bone mealów. Dlatego od tej pory wszystko będzie działać dobrze, na lewo i na prawo. Za pierwszym razem po prostu źle poszło. Zaraz to w ogóle jeszcze raz wypuścimy. O, teraz tutaj ten stack. Dobra, w ogóle teraz coś zjem w tym czasie, żeby nie paść z głodu. Jakąś pieczeń. Dobra. O, i co się stało? A, bo mile wsadziłem. Dobrze. Miałem wsadzić kości. 4 kości na przykład, niechby były. Bo jak sami widzicie, mija 20 sekund, a chest jest dalej pusty, prawda? Więc, o. Rozdzieliło się. Dobra, czyli w takim razie tutaj można sobie to darować. No i teraz włączmy naszą maszynerię. Dobra, włączone. I też włączone. I jak widać, następuje masowa produkcja. Proszę bardzo. I tak dalej. Włączmy jeszcze produkcję kobla, bo jeszcze o niej nie mówiłem. Tak więc z tej strony jest, proszę bardzo, obsidian, za pomocą którego blokujemy promień blok harvestera. Tutaj z boku wypływa woda, która jest dwie kratki nad źródełko, nad powierzchnią. Ona opada w dół, przepływa sobie na dole. Tutaj mamy pistona, który jest na zasadzie zaprzeczenia wysunięty. I w momencie, kiedy się przestawi do tyłu, po prostu odblokowuje na chwilę lawę. Lawa spływa, tworzy nam się clearstone. Potem zablokowuje lawę. Blok harvester strzela, zbiera clearstone i oddaje nam dalej. Dobra, mały lag. Dobrze, włączmy teraz tą maszynę. Ustawiony jest też, to akurat na 3 sekundy, żeby się nam nie pokrywało. To właśnie na 4 powinno być, żeby się nie zapętlało. Dobra, żeby w tym samych momentach nie wszystkie maszyny naraz nie działały, ponieważ może to doprowadzić do dość dużych lagów. No jak widać, działa, prawda? Spływa sobie lawa, odcina, strzela, zabiera i napełnia. Dobra. No jak widać, już jest całkiem sporo. Tutaj też całkiem sporo drewna. Można by jeszcze rozdzielić, żeby, jak widać, saplingi też tutaj spadają z drzewa i nam tutaj wpadają. Więc warto by było jeszcze item separator gdzieś dowalić. Jak to się tak wyraży brzydko. Dobra, zobaczmy, jakieś przyszły nam tu. O, dwie kostki będą zaraz. O, proszę bardzo. I znowu pracuje. I proszę bardzo, to jest całkowicie full automatyczna produkcja zboża i drewna. No i właśnie, o to chodzi. Oho, tego, jak to jest możliwe? O kurcze. Jak to jest możliwe, że ty tam jesteś? Przecież tam było zabudowane. Nie wiem, creeper musiałby chyba eksplodować. Nie, no bez przesady.
Jak ty się tam zwespiłeś, chłopie? No i teraz zablokowałeś. No nie, dziwna rzecz się stała, że tak powiem. Że się tak wyrażę. W takim razie potrzebny mi jest łuk, żeby cię wykończyć. Łuk i strzały. No, tylko strzały muszą być tu. Gin. No i dlaczego ty się tutaj pojawiłeś? Dobra, nie wiem, po prostu niektóre rzeczy się nie śniły nawet fizjologom, filozofom, nikomu tam by innemu. W każdym razie, no ja to potem sobie przemyślę, dlaczego tutaj się pojawił. Przecież to jest nielogiczne, jego tutaj nie powinno być. Tam jest wszystko zablokowane i to, nie wiem, musiałby być jakiś bug w Minecrafcie, że nie wiem, przeszedł przez ścianę na przykład. Ewentualnie można by tego tika jednak zmniejszyć trochę. Na przykład do 10 sekund. Albo do 15. O, do 15 sekund niech by było. Albo 16, żeby było parzyście. Tak jak, jak wszystkie maszyny parzyście, to i tutaj też parzyście. Akurat kości wypadły. Dobra, 116. No jedna kostka tylko. 3 bombile. No ale jak widać, działa, prawda? Jakby tak rozbudować mob grindera, to wiadomo, że byśmy mieli więcej kości. W ogóle najlepszą rzeczą na świecie by było mieć spawner. Spawner. Jak to się nazywa? Szkieletów. Jeżeli znajdziemy gdzieś spawner szkieletów, to już w tej chwili możemy sobie stworzyć tak samowystarczalną fabrykę, że to się nam po prostu chyba nigdy nie marzyło coś takiego w Minecrafcie. Tak więc, no, wiadomo, jak mamy spawner pająków, szkieletów, to wtedy same szkielety nam się spawnują. No i mamy odpowiednio więcej mączki kostnej. Możemy sobie tutaj, proszę bardzo, rozwijać naszą produkcję w sposób wręcz nieograniczony. No i w zasadzie to jest tyle, no bo cóż, jakieś maszyny i tak dalej, różne rzeczy, to już możecie sobie robić sami. To jest, ja wam w pierwszym odcinku w zasadzie już wszystko pokazałem, co trzeba wiedzieć, co warto wiedzieć. Natomiast, no cóż, no, to już od was zależy, co tam zbudujecie. Ja tutaj nie będę za bardzo nic pokazywał, to jest drugi i ostatni odcinek tego tutoriala do PowerCrafta. Bardzo chcecie BuildCrafta i być może się nim zajmę, ale dopiero wtedy, jak wyjdzie stabilna wersja na Minecrafta 1.1, bo póki co niestety nie ma wersji pod 1.1, więc cóż, muszę się obejść smakiem, jeszcze poczekać jakiś czas na takie rzeczy. Aha, znowu coś się zablokowało. To mi się nie podoba po prostu. Chyba muszę tam zejść i zobaczyć, co tam się dzieje po prostu. Nie ma innego wyjścia. Tylko trzeba by tryb kreatywny, to jeszcze na sam koniec tam zejdziemy i zobaczymy. O. O kurde, nie. Nie, no nie ma prawa tam w ogóle nic przejść. Tylko, że tak, tutaj mamy... Aha, już wiem. Na przykład nasze pajączki się nie duszą, ponieważ są za niskie. No nie mam pojęcia, jak to jeszcze rozwiązać. W każdym razie pajączki nie są aż tam bardzo nam potrzebne, bo nam oczywiście zależy na niczym innym, tylko na właśnie mączce kostnej. Tak więc dla nas są najważniejsze szkielety. Najlepiej to monstry spawny z szkieletów. Dobrze. I tym optymistycznym akcentem, obserwując całą tą maszynerię w akcji, pragnę zakończyć drugą i ostatnią część tutoriala PowerCraft. Krok po kroku. Dziękuję bardzo za ewentualne subskrypcje, oceny i komentarze. Do zobaczenia.